Dzień dobry wszystkim, cześć i czołem, z tej strony Mikut, witam na moim kanale, kolejna bitwa przed wami, nadrabiamy zaległości, tym razem Diego 93 CSSS, którego znacie pewnie z innych moich powtórek, które u mnie się pokazały, zwany potocznie Diegiem, pokażę wam jak zrobić fajny wynik na siódmotierowym brytyjskim niszczycielu czołgu AT-7, nie posiadając jeszcze topowej armaty. Widzicie ta słomeczka, która wystaje z boku tej AT-7, to jest 17 funtówka. Średnie obrażenia 150 na penetracji, 171 na pociskach goldowych, penetracja wzrasta do 239, dokładnie o to mi chodziło. Prędkość maksymalna 20 do przodu, 10 do tyłu, pancerz 203 z przodu, 102 z boku, 102 z tyłu, niestety ma sporo weak spotów widocznych ta 7, więc te 200 niech was nie zmyli, nie jest tak dobrze. Obrażenia maksymalne oczywiście na tym dziale, jak to mówiłem jak wcześniej. Czym się charakteryzują te deki w porównaniu do innych niszczycieli czołgów z innych nacji? Otóż te farfocle strzelają dużo szybciej niż inne te deki z innych nacji. To znaczy, że strzelają za mniej, ale przeładowania mają dużo szybsze. W przypadku tej 17 funtówki, jak widzimy u Diega, 3,31, to jest naprawdę bardzo szybkie. Tak co 3 sekundy, 3 z hakiem, średnio 150 dostać, to nie jest nic przyjemnego. Zwłaszcza jak was złapie taki tedek na gąskach, to już nie ma zmiłu. Oczywiście wyjątkiem jest 10 tier, czyli tak zwana Godzilla, która od razu potrafi zdjąć czołg na strzał. Takie jeżdżące działo samobieżne. Diego poleciał tutaj na lewą stronę, ale zobaczył, że w ogóle nie ma tutaj wsparcia, a że ma gorsze działo i jest 7 na 8. To w pozorom nie jest taki hopsiup, jeśli chodzi o ten czołg. Nie bardzo będzie miał co tam szukać, więc od razu zawrócił się i poleciał wzdłuż rzeki prawym brzegiem. Może coś tutaj jeszcze złapie. Widzimy po prawej stronie potężne siły naszej drużyny pojechały. Praktycznie wszystkie ciężkie czołgi, lekkie i średnie, co w ogóle mamy w drużynie. Lewa strona, samotne dwie ósemeczki sobie stoją, a dokładnie jedna ósemka, jedna siódemka. T-32 i IMX M4-45, które teraz właśnie się natknęły na ISA-3, który raczej z tym IMX-em nie powinien mieć problemów, a z T-32 też powinien sobie poradzić. Dodatkowo przyjechał mu Comet. Na szczęście główne siły są po prawej. Już pierwsza krew, znaczy druga w tej bitwie poległa. 2 do 0 dla przeciwników. 12 tysięcy do 13 tysięcy, jeśli chodzi o hapsy, więc nie ma tragedii. Po lewej pojawia się IMX, no jeśli nas tam ten mały czerwony brutal zajedzie, może mieć problem. Na szczęście też nie ma obrotowej wieży jak my, więc musi trochę się pokręcić, ale jest dużo bardziej mobilny, więc teraz Diego podejmuje dosyć odważną decyzję do tego IMX-a, żeby do niego wyjechać. Strzał będzie, no nie zdążył się chyba obrócić, nie zdąży się, no niestety ten IMX za szybki dla Diego był, ale tu jeszcze ma okazję, nie, niestety nie. Tiger pierwszy daje o sobie znać, dostajemy w plecy i to jest bardzo nieprzyjemny strzał. Jest Tigur, stoi tutaj elegancko przed nami, my się obracamy już na tego Tigera, no i teraz walimy, teraz już powinien nas mieć na przestrzału, nie przebije nas tak łatwo pierwszy Ding, my cały czas walimy za 170, 150, kolejny strzał 175, czemu by nie, no i teraz tylko patrzeć, żeby ten IMX z tyłu nas nie zajechał, na szczęście się jakoś nie bardzo kwapi do zajechania nas, więc mamy na razie dwa, no jednak strzelił, odważył się nam strzelić dupeczką, więc teraz Diego bardzo fajnie przylega do ściany, uciekamy naokoło, obracamy się i teraz czekamy, żeby tego dynamik was nie wjechał. Na szczęście czerwony baron nie bardzo ogarnia tego ten czołg, nie wiadomo co się z nim dzieje. Teraz się na nas obrócił, mam nadzieję, że nas nie trafi. Na szczęście jeszcze nie trafia, wycofał się dosyć odważnie i ładnie zanurkował do wody. Tam już chyba nie wyjedzie, nie ma szans wyjechać, wystraszył się z całej naszej drużyny. My cały czas jesteśmy pod ostrzałem tych dwóch czołgów, więc teraz trzeba na wprost nich. Bardzo fajna decyzja Diega. Wykorzystuje niesymetryczność tego działa. Zobaczcie, on ma tutaj to działko po prawej stronie. Elk się od nas odbije, Tiger się odbija, cały czas Jackson się odbija. Raczej trzeba tego Tigera wykończyć, bo na razie on jest najbardziej niebezpiecznym przeciwnikiem. Bardzo ładne wykończenie teraz tego Jacksona. Nie wiem, czy ten Naim coś tam jeszcze dorobi. Nie, już chyba utonął z tego, co widzę. A nie, ktoś go zabił na szczęście. Tyle dobrego dla Diega. Kolejne wykończenie przeciwników. No i Diego teraz na 400 hapsach sporo poodbijał. Już ma 1200 obrażeń na tej słabszej armacie, jeden frag, 1100 WN8. Jedziemy dalej wspomagać drużynę. Ta się teraz składa, te nasze potężne siły, które tam pojechały, niestety już zostały wytrzebione przez przeciwników. Teraz próba, no w co strzelać, jest tyle możliwości, aż dwa czołgi mamy widoczne, więc Diego się nie może decydować. Poszedł strzał w tego, w
tą jaćkę. T-3-4 tam było chyba, albo coś w tym desencie, to był Kawu może, nie wiem, pojechało wyżej. T-2-9, przepraszam, T-2-9, stokowe, z tego co widzę na szczęście, więc teraz próba, będzie chyba strzał w bok wieży, w garnuszek, na ten pocisk poleciał tam, gdzie go na pewno by nie chciał znowu, a teraz się dotrzymał ten T-2-9 przed strzałem Diego, będzie kolejny strzał, tym razem pocisk poszedł nad nim, no nie ma tak się to snajpić tym działem, to działo nie jest też takie bardzo celne, żeby cokolwiek mógł coś działać, więc na razie chyba się trzeba delikatnie wycofać. Pojawia się jak Pantera druga i KW-85 zaczął wchodzić pierwszy strzał, KW zdejmujemy, weszło bardzo ładnie, teraz będzie boczek, ładne celowanie w gąsienicę, niestety pocisk nie wszedł w te gąski, teraz strzał przez lampę, czemu by nie, no i kolejny strzał, wykończenie, kolejny frag na naszym koncie, drugi frag w przeciągu, no dokładnie trzeci, ale dwa fraki w przeciągu jednej minuty, czemu by nie, teraz Diego na coś się zastanawia, coś myśli, coś duma. Ciekawe co zrobi, pojedziemy dalej tuż drogą. Nie, zawracamy się na bazę, zobaczył, że lewa strona praktycznie jest pusta. Pojawia się już ST Emil tak zwany, albo Emilek. Sturer Emil, który zaraz powinien chyba zejść pod naporem naszych współtowarzyszy. Teraz Diego jeszcze próbuje swoje parę hafsów wyciągnąć. No i jednak trafił, jeszcze trafi, może drugi raz trafi. Jest i frag kolejny, a czemu by nie? No oczywiście czwarty frag na naszym koncie, 2000 obrażeń. Już ma o 2500 w UN8. Więc bitwa na pewno się zwróciła. Kolejny się pojawił za naszymi plecami przeciwnik. Dwóch dokładnie, ale już Diego sobie olewa. Leci na tą lewą flankę, która tutaj ochoczo sobie przewija się przez te budynki. Jest i czerwony isek, jest i pomarańczowy isek. Więc Diego będzie miał co wybierać. Chyba, że mu się ktoś do tyłka dobierze. To będzie problem. Teraz celowanie tutaj za domkiem. Tu powinny się zaraz te czołgi pojawić, jeśli dosyć niefrasobliwie sobie wyjadą na pewniaka. To zaraz pierwszy isek powinien się wyświecić. Cały czas z tyłu dwa czołgi walczą dzielnie. Jest i pierwszy isek dostaje w boczek. No i teraz się pewnie zobaczył. Teraz się spostrzegł, że coś do niego strzela. Jeszcze jest na gąskach, no to już nie ma zmiłuj. Diego zdejmuje ten czołg. Piąty frag. No i też jeszcze jeden isek. Powinien teraz tu wyjechać za budynkiem. Nie, cały czas się czai. Nie chce wyjechać. Boi się wyjechać. I słusznie, mam tutaj wsparcie jeszcze Super Persa. Z tyłu stoi Nashorn. Z górki ostrzeliwuje to, co się pojawi na moście, ewentualnie między dunkami. Więc ta szklanka nie powinna jakoś mocno zraszować tędy. Prawa strona cały czas, tam są prowadzone walki. Ciężki czołg broń trzyma nasze dwa inne czołgi, trzy nawet chyba z tego co widzę, dwa czołgi, więc na razie jest lekki pad. Zobaczymy co się stanie, czy ten IS postanowi wyjechać trochę bardziej do przodu. No teraz się pojawił, jest boczek, bardzo ładne trafienie. Isk chyba sobie podwidzę stokowy jest, oczywiście, że stokowy. Teraz walimy znowu trafienie w tyłeczek. No i tak chyba nie bardzo wie co do niego strzela. Co się wychyli, to dostaje bułkę. Podejrzewam, że nawet nie ma żaróweczki na tym pojeździe. Więc zobaczymy, czy teraz znowu Diegowi wyjedzie pod tyłeczek. No teraz zostaje potężny bat do tego perca. Chyba ten pers go wykończy z tego co widzę. No dawaj, wykończamy go. Czy się cofasz kolego? Na razie Diego dzielnie stoi. Kampi po prostu, się tego słowa nie wstydźmy, Diego kampi sobie teraz na środku, czeka aż Nicek wyjedzie, może ten szósty frag mu wpadnie, pamiętajmy, że jeszcze mamy 5 czołgów do ubicia, dwa były widoczne na górze, dwa jeszcze nie, łącznie z Artą, cały czas tutaj Diego pilnuje, żeby ten Nicek mu nie wyjechał, nie uciekł, chce zdobyć ten frag, chce utrupić tego Iska. Na razie nic się nie dzieje. Nasz Super Pershing zszedł niestety, więc nie ma kto świecić tego mostu. Jest i Isek, niestety chyba za bardzo się tam czai. Strzał poszło z dingiem, za duży kąt, albo przyjął po prostu na gąski. Na razie nie ma co teraz na tym się roztrząsać, ponieważ po prawej pojawia się T-4, które może zaraz Diego zaświecić. No i może być problem. Szybka ucieczka za budynek, żeby nie być za bardzo widocznym. T-4 nas oczywiście widzi, próbuje nas tutaj wyjechać. Tutaj Diego próbuje jakieś manewry zrobić. No jest boczkiem strzał. Niestety był pod lekkim kątem, pocisk szedł. Teraz celujemy prosto w kadłubek i takim lekkim headscrapem próbujemy wykoczyć tego T-4. Teraz strzał, podejrzewam, że to była artyleria. Na szczęście trafiła tuż przed nami. Mamy teraz chwilę okazji, chwilę wytchnienia, żeby tego T-4 jakoś delikatnie zwiększyć. Ten ucieka boczkiem, no schował się już za budynki. Teraz znowu wyjechał z prawej strony, więc teraz Diego musi się szybko wrócić. Na szczęście T-4 nie trafia w nas. Diego też nie trafia, no teraz jest ciężka sytuacja, wręcz patowa. Dwie strony mostu, dobrze powiedziałem, biją się nawzajem. T-4 schowane za budynkiem i trzecie schowane za budynkiem. Diego też tutaj lekko wystaje za tym rogiem. No i zobaczymy, niestety Arta wroga ma na niego przestrzał, więc teraz jeśli będzie tu potężny
celny strzał od artylerii. Podejrzewam, że Diego długo nie pożyje. Teraz próba jakoś się wycofania, cokolwiek zrobienia. No niestety nie, Diego się boi trochę wyjechać. Jest i Isek. Może będzie wykończenie tego czołgu. Niestety nie, pierwszy strzał nie poszedł, coraz bardziej w tyłeczek. Jest wykończenie. Szósty frag na naszym koncie. 4400 WN8. Z tyłu pojawia się T29, który teraz ma chyba czysty strzał na naszego bohatera. To może być dużym problemem dla Diego. 4 minuty 5 do końca. Na szczęście Is-3 zdejmuje tego Amerykańca. No i teraz zostaje tylko jeden amerykański czołg, który się chował tutaj za budynkami. Jedno Isu, które no też potrafi mocno przypierdzielić, które teraz się pojawia tuż po boku Diego. Na szczęście jest tuż za budynkami, więc jeszcze nie ma na niego przestrzału. Diego się elegancko na niego obraca boczkiem, a czy przodem, żeby nie być jakoś łatwym celem. Na szczęście to Isu się zajęło strzelaniem między Isem naszym a nas Hornem. Teraz T4 przejechało tuż za domkiem. Udało mu się jakoś przejechać delikatnie boczkiem. Strzał ze zgęszeniem. No i teraz, bratku, chyba już nie uciekniesz. Kolejny strzał. No teraz powinieneś, najgłupszy błąd, jaki mogłeś zrobić. W takiej sytuacji się nie cofasz, jeśli widzisz, że tam się coś wali z boku. Nie cofa się, tylko jedź do przodu, uciekaj. No i mi się przeszkody. Koniec tego Amerykańca. Szósty frag na naszym koncie cały czas mamy. Nic nam nie przebyło, nic nam nie ubyło. Za to przybyło WN8. Mamy ponad 5000. Jest i Isu. Na szczęście strzela bez damage'a. No i teraz trzeba na niego wyjechać, bo pamiętajmy, że tutaj jeszcze artyleria ma przestrzał. Niestety Diego stracił gąsienicę. Nie chce jeszcze je naprawiać. Odważnie próbuje tutaj poczekać, aż się sama naprawi. Nie ma wsparcia. Nie ma żadnego wsparcia. Lufę ma nie po tej stronie, co trzeba. Więc teraz może być problem, jeśli się te Isu przebije. To niestety raczej długo nie pożyjemy. Diego tutaj próbuje z prawej strony coś podjechać. Zajechanie tutaj tych budyneczków. Próba objechania tego Isu. Na szczęście dla Diego tutaj Arta już nie ma strzału. Jest Isu! Ładne trafienie w boczek. No i teraz znowu błąd ze strony tego czołgu radzieckiego. Zdjęta gąska. No i teraz chyba Diego mu nie pozwoli uciec. Siódmy frag. Dokładnie. Siódmy frag. 6200 WN8, 3700 obrażeń na tym słabszym dziale. Troszeczkę stagnacji było w tej bitwie, ale jak mówiłem, dobre bitwy nie zawsze muszą być widowiskowe. W tym momencie właśnie Diego tutaj mówi sam do siebie, widać się pochwalił, no ktoś go musi w końcu pochwalić. No i teraz poszukiwanie artylerii. Diego chyba postanowił podjechać tutaj przez mostek, nie będzie się czaił przez cały ten brzeg, żeby przejechać na drugą stronę, więc teraz tutaj przejechanie przez most podejrzewam będzie, no na razie nie, jednak idzie do tyłu, no to Diego coś kombinuje, nie wiem co będzie chciał zrobić, na razie, Arta się utopiła, więc koniec, nie będzie ósmego fraga, szkoda, ale i tak wynik myślę zacny, zobaczmy plansze końcowe. Po żmudnym, prawie 15-minutowym meczu Diego otrzymał następujące wyniki, oczywiście wbita oznaka mistrzowska, potem cały szereg pomniejszych medali od napshootera przez dualistę, przez brutala, więc nawet nie ma co ich omawiać. Sporo tego jest, to jest najważniejsze. Dodatkowo 3 takie pomniejsze oznaczenia. Stalowa ściana oczywiście, zaraz zobaczymy ile strzałów otrzymał Diego, ile odbił tak naprawdę tych damage'a, bo pamiętam, że był taki jeden moment, że pruli w niego równo Jackson, ten Tiger pierwszy i ten Elcek. Na szczęście wszystko się praktycznie dingowało. Jestem ciekawy, jaki wynik otrzymał Diego. Dodatkowo duży kaliber na gorszym dziale, na czołgów, który strzela małymi ilościami, ale małym damage'em, ale w sumie szybko nawet. To mogło wpaść i wpadło. Udało się Diegowi. No i oczywiście Top Gun za 6 przeciwników, jednego zabrakło do Radleya Boltersa. Szkoda. W tym momencie też zobaczcie, Diego zrobił misję, kluczowa rola, czyli to jest na 13 misja, na sztuka 4 niszczycieli czołgów. Gratulacje. I to nawet zrobił to warunkami pobocznymi. Więc bardzo ładny wynik. 52700 kredytów brutto. 4448 expa na bonusie z kątem premium i razy 2 to była pierwsza bitwa dnia. Na czysto 1483, więc myślę, że wynik jak najbardziej zadowalający zarówno Diego, jak i chyba mnie. 7 przeciwników ubitych, 3743 obrażenia na czołgu z gorszą lufą. Naprawdę świetny wynik, patrząc na wyniki naszych ciężkich czołgów, zwłaszcza Isa trzeciego, ichniejszego, albo naszego, no to jest naprawdę niebo a ziemia. 45 razy wystrzelił, 33 razy trafił, ale tylko 27 było przebić. Sam otrzymał trafień 11, z tego tylko 4 go przebiły. 1000 punktów ponad odbił
dzięki pancerzowi, to tak jest nawet dobrze. Wykluł jednego wroga, 9 uszkodził, 7 zniszczył. Za pomocą Diega współtowarzysze otrzymali jeszcze, uzyskali 212 punktów uszkodzeń. Przejechał niecałe 1,5 kilometra, nie jest źle. Na 335 488, zobaczcie jak tania jest ta amunicja, za 45 strzałów 10 tysięcy, no 11 powiedzmy. Naprawdę warto sobie tą linię porobić, no oczywiście do dziesiątki, ponieważ no dziesiątka to już jest droższa zabaweczka. Utrzymanie jednego pocisku za tam chyba 8 tysięcy, z tego co pamiętam, to naprawdę droga zabawa. Dzięki Diego za bitewkę, niedługo pewnie jakieś inne jeszcze pokażę, niekoniecznie twoje oczywiście, mam parę bitew w zanadrzu, nie wiem czy w tym tygodniu, powinno się to jeszcze w piątek pojawić, zobaczymy. Na razie cały czas przypominam wam o konkursie, będę to wam mówił do znudzenia. Great Randoms Battle, cały czas przyjmuję powtórki, cały czas je liczę. Na razie jest dobrze, możemy zrobić po przynajmniej 1/4 z każdego rodzaju czołgów, a nawet i więcej. Więc niedługo koniec konkursu, pamiętacie, do końca lutego, do 28 lutego, do godziny 23:59 przyjmuję zgłoszenia. Potem robimy co? Odsiew, losowanie i wielkie powtórki i wielkie nagrody. Trzymajcie się ciepło. Cześć!